Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Balkan to jest motodziennik w czwartek. Zgodnie z wczorajszą obietnicą dzisiaj jesteśmy. Program nagrany trochę z rozpędu. Zapomnieliśmy o tym, że dzisiaj jest święto, ale mam nadzieję, że program przypadnie Państwu do gustu. A zaczynamy w Stanach od dwóch bardzo popularnych modeli Volvo. Popularnych zwłaszcza w Europie, dodajmy, chodzi o modele S40 i V50, dostępne na rynku od 2004 roku. Naszym zdaniem samochody te, choć zbudowane na odchodzącej do przeszłości platformie Forda Focusa, nadal wyglądają świetnie, a i pod względem właściwości jezdnych nie mają się czego wstydzić. Ale mimo wszystko, 8 lat na rynku w tym segmencie to dość długo. O następcy czy następcach niewiele jeszcze wiadomo, ale sygnał, że być może nowe auta są już blisko, przyszedł właśnie ze Stanów. Już niedługo obydwa samochody znikną z oferty, a firma ma się skupić przede wszystkim na na nowej S60, ale też na XC60 i modelu XC90, który swoją drogą ma już 10 lat. W Europie kompaktowe Volvo będą pewnie w sprzedaży do momentu, w którym poznamy następców i bardzo dobrze, bo nie wszystkim odpowiadają BMW, Audi czy Mercedesy. Zwłaszcza ta ostatnia firma ma na koncie kilka powiedzielibyśmy nawet spektakularnych wizerunkowych w top. O miłośniczce naturalnych futer z nienaturalnym uśmiechem już wspominaliśmy, a to jeszcze jeden przykład na to, że wizerunek firmy w naszym kraju nie jest w tym momencie priorytetem. Batalia właściciela tego auta z autoryzowanymi stacjami Obsługi trwa już kilka lat. I jak widać, jeszcze jakiś czas temu samochód z zardzewiałą taczką na dachu i z licznymi śladami ubytków lakieru przestrzegał potencjalnych zainteresowanych. Co ciekawe, z autami produkowanymi w Wielkiej Brytanii, kraju jednak dość wilgotnym, takich problemów ostatnio jest niewiele. Kłopotów nie sprawiają nawet auta marki Mini. Mało tego, firma ciągle poszerza swoje portfolio. Kilka dni temu poznaliśmy najnowszą, pewnie niszową odmianę brytyjskiego malucha, tym razem w wersji Coupé. Na zdjęciach samochód nie wygląda szczególnie zachęcająco, ale wczoraj Brytyjczycy udostępnili też film, a na nim auto Wygląda naprawdę intrygująco. Na kolejną ciekawą porcję motoryzacji zapraszam Państwa już jutro, zarówno do motodziennika, jak i do Radia Tok FM, tam po 18.40 nasz program. A teraz przed nami nasz kącik historyczny, zatytułowany Samochody i wielka polityka. Początek lat 90. był w naszym kraju prawdziwym samochodowym Eldorado. Ludzie zaczęli mieć pieniądze, często spore, inflacja galopowała, więc nie za bardzo się te pieniądze opłacało odkładać. A oprócz tego po wielu latach samochodowego postu byliśmy po prostu nieziemsko łakomi aut wyprodukowanych nie we wschodniej, a zachodniej Europie. Jednak młoda demokracja musiała się jakoś rozwijać i z czegoś żyć. I to właśnie z tego powodu na sprowadzane z Niemiec, Holandii czy Francji auta wprowadzono dość wysokie cła. Na auta nowe obowiązywały kontyngenty, o których opowiemy Państwu za tydzień, ale samochody używane... Trzeba było jakoś oclić, by móc je legalnie zarejestrować i nimi jeździć. I właśnie wtedy pojawiło się w polskim słowniku nowe słówko składak. Był to samochód najczęściej rozbity, ale dodatkowo, by obniżyć koszty wprowadzenia go do obrotów RPS, sprzedawcy tuż przed granicą odkręcali od auta koła i odkręcali śruby montujące silnik, a ten lekko opuszczali, często bez rozpinania wiązek elektrycznych. Dzięki temu na teren naszego kraju wjeżdżał nie samochód, ale części oddzielnie karoseria, oddzielnie koła i oddzielnie silnik. A cło na części było dużo niższe niż na cały samochód, więc to się naprawdę opłacało. Przynajmniej sprzedawcom. Auta to jeżdżą jeszcze po naszych drogach i to w sporych ilościach, ale podobny zabieg stosowali nie tylko drobni samochodowi handlarze, ale również potężne koncerny Ford 3DU oraz bardzo znani importerzy jak przedstawiciel Mercedesa sobie sław Zasada, ale o tym opowiemy Państwu za tydzień. Na kolejną ciekawą motoryzacyjną historię zapraszam Państwa już w przyszłym tygodniu, a teraz przed nami nasz stały kącik zatytułowany Droga Redakcja. Dziś chcemy przedstawić Państwu problem, dylemat pana Mateusza, naszego widza, który zastanawia się nad wyborem odpowiedniego dla siebie niedzielnego auta. W grę wchodzą, uwaga, Rolls Royce Silver Shadow w dobrym stanie technicznym, ale kiepskim blacharskim, albo samochód niemal identyczny, równie prestiżowy, jednak oznaczony jako Bentley T2. Bentley jest w stanie zdecydowanie lepszym, jednak jest wyraźnie droższy. Co wybrać? Naszym zdaniem przy autach, do których byle śrubka trzeba kupować za pośrednictwem specjalistycznych sklepów w Holandii czy Wielkiej Brytanii i do których byle śrubka kosztuje worek pieniędzy, warto wydać więcej i od razu mieć coś, przy czym nie trzeba grzebać. Koszty rekonstrukcji tych akurat pojazdów mogą daleko wykroczyć poza ich realną wartość. Dlatego polecamy kupić auto, w które już ktoś kiedyś zainwestował i na którym ktoś już kiedyś stracił, albo zachowane tak, żeby przez najbliższe kilka lat nic nie trzeba było naprawiać. Takie samochody kosztują rzecz jasna więcej, ale to się naprawdę opłaca. I na koniec jeszcze tylko przypomnę nasz adres mailowy: balkanmaupa@moto.pl. Z góry dziękuję za wszystkie maile i bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia już jutro.